Uznaliśmy, że podjęcie tej uchwały było związane z tak niesamowitym ryzykiem, że nie chciało mi się wierzyć, aby radni mogli odpowiedzialnie głosować, podejmować decyzję o zbyciu majątku szpitala za 190 milionów, nie dysponując podstawowymi, elementarnymi danymi. To samo mówiłem na Radzie Społecznej Szpitala, gdzie reprezentuję pana wojewodę kujawsko-pomorskiego. No i to samo powtórzyłem na tej sesji i dobrze, że pan prezydent, że tak powiem, się opamiętał i sam to wycofał. Myślę, że dobrym też, tym co się stało dobrego na tej sesji, to jest to, że ze strony pana przewodniczącego Glamowskiego została złożona pewna konstruktywna propozycja, która moim zdaniem może być punktem wyjścia do naprawdę poważnej rozmowy o szpitalu, a nie tej zabawie, z jaką mamy do czynienia od niemal 2 lat. Operacja, którą dziś mieliśmy podjąć, ona musi mieć określone zabezpieczenia, ponieważ de facto oznacza ona zdjęcie ze szpitala 190 milionów długów, przeniesienie tych długów na miasto, czyli na miejską spółkę, obciąży to miasto na okres kilkunastu lat kwotą około 12-13 milionów rocznie. A może się okazać, że za kilka miesięcy, znając możliwości dyrektora szpitala, może się okazać, że szpital będzie miał znowu tyle samo długu, ponieważ de facto zdjęcie tego zadłużenia da mu możliwość zaciągania kolejnych kredytów i chodzi o to, żeby odbywało się to pod absolutnie ścisłym nadzorem i żeby to były rzeczywiście kredyty restrukturyzacyjne. Myślę, że obecny dyrektor takiej pewności absolutnie nie daje. Ja nie wiem, czy to jest dobry. Ja myślę, że można szukać innych rozwiązań, ale będę się mógł do tego ustosunkować dopiero wtedy, kiedy będę pewny, że spółka, która ma te długi przejąć, rzeczywiście jest tak zabezpieczona, aby nie okazała się w ciągu kilku tygodni bankrutem, a to przecież jest możliwe, bo ona nie ma żadnych de facto dochodów i będę miał pewność, że ten majątek, który do tej spółki sprzedajemy, nie stanie się łupem wierzycieli po prostu, bo to jest majątek szpitala i to niezwykle cenny, prawda? Myślę, że całkowicie pozorne. Już tyle razy słyszeliśmy o różnych programach, o restrukturyzacyjnych, prawda, o przejęciu szpitala przez pana marszałka i tak dalej, że proszę się nie dziwić, że poziom wiary i zaufania ze strony radnych i to chyba już teraz nie tylko opozycji, bo i widać, że dotarło to do niektórych radnych Platformy Obywatelskiej, jest de facto zerowy. Ja nie wiem, czy plany restrukturyzacji, ratowania sytuacji szpitala i miasta, bo tak naprawdę to my ratujemy miasto w tym wypadku również, czy to jest zadanie wykonalne przez ludzi, którzy do tego doprowadzili. Myślę, że zmiany personalne, przynajmniej w szpitalu, są absolutnie niezbędne.